Człowiek. Trzeba zbadać. Rany, guzy, otarcia na nadgarstkach i kostkach. Liczne ślady po igłach. Pacjent. Ofiara eksperymentów. Pewnie nie da się stwierdzić, kim był ten biedak. Brak tatuaży czy identyfikatorów. Może to niewolnik lub więzień. Względnie najemnik albo pirat. Nieistotne. Część krogańskich badań nad szczepionką przeciw genofagium. Ludzie to dobry materiał badawczy. Genetycznie zróżnicowani. Można badać różne podejścia do terapii. Eksperymenty na ludziach? Przy takich świństwach Cerberus zaczyna wydawać się dobrym pomysłem. Wspomnę o tym w raporcie. Nigdy nie używałem ludzi. To obrzydliwe, nieetyczne, niedbałe. Tak postępują brutale, niemyśliciele. Gdzie tu prawdziwa nauka? Użycie ludzi przez Krogan nie dziwi. Ty pewnie też musiałeś prowadzić badania na żywych pacjentach podczas prac nad nowym genofagium. Nie, niepotrzebne. Testy ograniczone do symulacji zwłok próbek sklonowanej tkanki. Zaawansowane badania na warenach. Żadnych badań na istotach, które potrafią liczyć. Nigdy nie złamałem tej zasady. Ludzie bardziej zróżnicowani genetycznie? Jak to? Większa różnorodność. Stany wysokie i niskie. Mutacje, dostosowanie. Dużo bardziej od innych form życia. Ludzie to dobry materiał badawczy. Gwałtowniejsze reakcje na słabsze bodźce. Wiem, że wyglądamy czasami bardzo różnie, ale Asari też mają szeroki wachlarz kolorów skóry. Nie, zignoruj pozory. Liczy się kod genetyczny. Zdolności biotyczne, poziom inteligencji. Losowo wybrany Asari czy Kroganin pozwala oceniać całą rasę. Ludzie są na to zbyt zróżnicowani. We wszystkich rasach trafiają się wartości brzegowe, geniusze, idioci. Ale u ludzi występuje największe zróżnicowanie. Chodźmy, trzeba znaleźć Mejlona.